Jak ktoś chce choralki. Co tu masz? To mamy choralki. Piwerko. Coś dziwnie bąbelkuje. Kofole. Kofola? Tak na wejściu od razu? No. Nieźle. Zazdroszczę troszkę. No jak będziesz miły, to się podzielę. Mamy tu kolejny bardzo luźny spacer do zaproponowania. A jest konkrecik. Po ostatnich filmach zauważyłem, że no, podobają wam się te filmy, że te krótkie wycieczki naprawdę mają wzięcie. Bardzo często określacie je też takimi wycieczkami na starość, czy z osobą z niepełnosprawnością, więc czuję generalnie misję, żeby pokazywać właśnie wam te szlaki, gdzie da się właśnie wjechać tym wózkiem. No ten co, jak wygląda droga do Poprockiego Pleca? No idzie się asfaltem, elegancko. Wózek jedzie. Czasem są mostki, które delikatnie przysparzają problemów. Ale zupełnie bezproblemowo się tutaj idzie. Jesteśmy w wakacje. Jednym wielkim plusem jest to, że jakbym zrobił takie ujęcie na Morskim Oku, to za mną prawdopodobnie szłoby około 200 osób. A tak to... Mógłbym to nawet ja. Halo! Ja się lubisz dojechać. No dobrze, ty dorzucę tam plecak. Szlak początkowo idzie mocno przez las. Po dwóch mocnych zakosach wyprowadza nas już na taki równiejszy moment, gdzie pojawiają się fantastyczne widoki. Cały ten spacer nie należy do długich. Jest to dosłownie godzina, półtorej. Kwestia tempa, jakie sobie obierzemy, jeżeli idziemy tylko do tego schroniska, no to polecam oczywiście iść sobie bardzo powoli. Sam ten asfalt oczywiście jest też do przejechania rowerem. Zupełnie bezproblemowo można wjechać tutaj asfaltem i jakimkolwiek chyba rowerem pod samo schronisko. Dotarliśmy nad Poprackie Pleso. Przerwa. Tutaj będziemy zostawiać też wózek. Jest tutaj takie miejsce. Co tam chciał powiedzieć? Coś? Albo zabrać kamerę, co? Jest tutaj przechowalnia, która zarazem jest miejscem rzeczy znalezionych i bez żadnego nadzoru można zostawić tutaj wózek. I dalszą wycieczkę spróbujemy odbyć już w chuście, w nosidle, zwał jak zwał. Bo ani to chusta co mamy, ani to nosidło. Więc na Słowacji generalnie jedynym słusznym napojem jest kofola. Pyszna. No i kawa. Miał być taki plan, że idziemy wyżej. Ale wyżej się zakotłowało i z bąbelkiem nie będziemy się tam szarpać. Z tą panią mam śmieszną historię, bo jak się śpi tu w Poprackim, tam jest takie okno, przy którym jest sieć, dzięki której można zadzwonić do rodziny. To ta pani w nocy jak się patrzy, to ma się wrażenie, że ktoś tu stoi. Taki znieruchomiały i patrzy.
No i taki punkt kulminacyjny tej wycieczki, który serdecznie polecam, no to przejście się wokół tego poprackiego plesa. Oczywiście kwestia naszego transportu, tutaj cały czas przywołujemy ten wózek dziecięcy i ten wózek dla osób z niepełnosprawnością. No tutaj na pewno będzie troszeczkę trudniej to zrobić, ale myślę, że na upartego dałoby radę to chociaż kawałek tego jeziora objechać. A naprawdę warto, bo widoki z jego drugiej strony są niesamowite. Spacerujemy sobie wokół Popraskiego Plesa, przepiękne miejsce, które na taki dzień jak dzisiaj z dzieckiem na spacerek, na to by podejść dosłownie godzinę, popatrzeć sobie na góry, no to genialna sprawa. A my sobie odwiedzimy tutaj jeszcze tak zwany symboliczny cmentarz. Jak wspominałem w poprzednim odcinku, odwiedzając Wiktorówki, odwiedziliśmy cmentarz symboliczny po polskiej stronie, teatr, i teraz czas, by wam pokazać, jak wygląda to po części słowackiej. Tutaj również dużo tablic umieszczonych na wielkich głazach, upamiętniające zmarłe osoby w górach. Bardzo spokojne miejsce, bardzo takie dające do myślenia. Jest tutaj widok na góry, jest tutaj dość sporo ścieżek, które możemy obejść. No i kontemplując w ciszy i we własnych myślach, pobyć w tym miejscu. Jest takich detali tu trochę, jak się poprzygląda człowiek. Wracamy nad popracki staw i idziemy w końcu coś zjeść. Mamy tutaj do wyboru schronisko i taką knajpę, której nazwy do dzisiaj nie jestem w stanie wypowiedzieć w rozsądny sposób, więc pozwólcie, że ja w ogóle w moich filmach przestanę kaleczyć obce języki. Moje podróże kulinarne. Co masz, Łukaszku? Pępuchy. Parane buchty, ty. Parane. Pępuchy. Mam puchy. Teraz sprawdzimy resztę. Czy są pyszniutkie? No i moja, że tak powiem, słabość, co na Słowacji, to jest haluszki. To są haluszki. Wspaniałe. Druga porcja. Trzecia porcja. Oluś, jak haluszki? Bo pierwszy dobra. Raz. Tak. Dobra, bardzo dobra. Można też opcję wege, bez betonu. Polecam. A ty młody, jak twój posiłek? Wegetariański.